Codziennie sprzed Tarnowskiego Centrum Informacji na Rynku wyrusza przewodnik z grupą chętnych, którzy chcą poznać historię Tarnowa. Przewodnik jest bezpłatny i opowiada o miejscowych zabytkach oraz ciekawostkach z nimi związanych. Spacerki startują codziennie o godzinie 12. Przewodnik oprowadza w okolicach 2-2,5 godziny zainteresowane osoby za darmo po najciekawszych miejscach w Tarnowie. Jakie to są miejsca, gdzie wchodzimy z przewodnikiem, tak naprawdę decyduje grupa. Jeżeli grupa jest zainteresowana na przykład BEM-em, no to idziemy szlakiem BEM-a. Jeżeli chcą tylko, bo to z doświadczenia wiemy, jeżeli to są osoby, które tylko chcą zobaczyć centrum miasta, wówczas skupiamy się tutaj na Starówce, spacer po zabytkowymi ulicami Tarnowa plus wejście do katedry. Zapraszamy nie tylko turystów, których namawiamy szczególnie do południa, którzy są w tym czasie w Tarnowie, żeby o 12 rozpoczęli taką wędrówkę z przewodnikiem, ale również mieszkańców Tarnowa, którzy w tym czasie, w okresie wakacyjnym będą mieli swoich gości, po to, żeby pokazać im Tarnów. Jest to, myślę, że świetna okazja, żeby zachęcić do po pierwsze pokazania Tarnowa, a po drugie, jeżeli chodzi o turystów, o zostanie dłużej w Tarnowie. Bezpłatnie zwiedzać można także Tarnowską Katedrę. Od poniedziałku do soboty dyżurują tam przewodnicy. Od 9 do 12 i od 13 do 15 w dni powszedni w soboty czeka w katedrze w południowym przedsionku przewodnik, który również bezpłatnie oprowadzi turystów i mieszkańców po Tarnowskiej Katedrze. Jedynym dniem, w którym przewodnik nie będzie oprowadzał po Tarnowie, jest 21 lipca. Wtedy w ramach Światowych Dni Młodzieży i Tygodnia Misyjnego zaplanowano Dzień Turystyczny.